Witajcie miłośnicy motoryzacji i finansów. Dziś wybieramy się w pasjonującą podróż w świat 10 najdroższych samochodów świata. Po obejrzeniu odcinka i zostawieniu łapki w górę i suba, koniecznie pochwalcie się w komentarzu, jakie jest wasze wymarzone auto. McLaren P1 LM to limitowana wysokowydajnościowa wersja supersamochodu opartego na modelu McLarena P1. Produkowany jest przez firmę Lansante Motorsport, czyli brytyjskie przedsiębiorstwo znane ze swojego zaangażowania w sporty motorowe i prac nad specjalnymi edycjami samochodów McLaren. P1 LM jest praktycznie wersją drogową modelu P1 GTR, który pierwotnie był przeznaczony tylko do jazdy na torze. Lansante Motorsport zakupiło kilka egzemplarzy P1 GTR i przekształciło je w wersje drogowe P1 LM. Proces konwersji obejmował dostosowanie samochodu do przepisów drogowych, takie jak dodawanie reflektorów, modyfikacje wnętrza i dostosowanie silnika do norm emisji spalin. P1 LM jest napędzany hybrydowym układem napędowym, który łączy niespełna 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem silnikiem elektrycznym. Całkowita moc pojazdu jest imponująca, a maksymalna prędkość przez niego osiągana wynosi 345 km na godzinę. Samochód wyposażony jest w zaawansowaną aerodynamikę oraz lekkie materiały w celu poprawy osiągów, a jako limitowany model został wyprodukowany w niewielkiej liczbie, co czyni go rzadkim i poszukiwanym przez kolekcjonerów. Cena tego McLarena to 3 600 000 dolarów. Lamborghini Vignino Roadster to egzemplarz luksusowego hipersamochodu, który wyróżnia się nie tylko potężnymi osiągami, ale także ekskluzywnym i agresywnym designem. Nazwa Vignino tłumaczona jest z hiszpańskiego jako trucizna. Samochód został stworzony jako otwarta wersja modelu Vignino Coupé z myślą o zapewnieniu kierowcy nie tylko doskonałych osiągów, ale również emocjonującego doświadczenia jazdy. Jego aerodynamiczna sylwetka z ostrymi liniami i unikalnymi detalami przyciąga uwagę, a lekka konstrukcja z włókna węglowego dodaje mu sportowego charakteru. Pod maską kryje się za to potężny silnik V12 o pojemności 6,5 litra, który generuje imponującą moc, umożliwiając Vignino Roadster osiągi na najwyższym poziomie. Jako limitowany model cieszy się statusem kolekcjonerskim, a zaledwie kilka egzemplarzy trafiło do wybranych nabywców, co sprawia, że jest niezwykle rzadkim i pożądanym samochodem. Jazda tym hiperpojazdem to nie tylko podróż po asfalcie. To prawdziwa symfonia mocy, designu i emocji. Cena tego modelu samochodu wyniosła 5 100 000 dolarów. Bugatti Divo to ekskluzywny hipersamochód, który jest jednym z najbardziej prestiżowych i limitowanych modeli oferowanych przez francuskiego producenta Bugatti. Nazwa Divo upamiętnia francuskiego kierowcę Bugatti z lat 20. XX wieku Alberta Divi. Pod względem designu Bugatti Divo zachwyca swoją agresywną i aerodynamiczną sylwetką. Jest to samochód, który nie tylko reprezentuje najwyższe standardy technologii i inżynierii, ale również emanuje elegancją i sportowym duchem. Każdy element nadwozia został starannie zaprojektowany w celu optymalnej aerodynamiki i efektywności. Pod maską Divo kryje się charakterystyczny dla Bugatti potężny silnik W16 o pojemności 8 litra z 4 turboładowarkami. To jednostka napędowa zapewniająca oszałamiające osiągi, które pozwalają Divo osiągnąć bardzo wysokie prędkości. Samochód ten jest stworzony z myślą o doskonałej zwrotności kontroli, co czyni go nie tylko szybkim, ale także bardzo precyzyjnym w prowadzeniu. Pojazd wyceniono nawet na 5 800 000 dolarów, jednakże wycena każdego z nich jest różna, gdyż wszystkie modele były tworzone na indywidualne zamówienie. W czerwcu 2022 roku zapowiedziano produkcję ultra-ekskluzywnego supersamochodu Pagani Huayra Coda Lunga. Model ten był dostępny zaledwie w 5 egzemplarzach, posiadających 890-konny układ napędowy. Niestety w przestrzeni internetowej nie można było znaleźć wielu informacji dotyczących tego modelu, wiadomo jednak, że za każdy z nich trzeba było zapłacić 7 400 000 dolarów. Maybach Accelero to ekskluzywny i niezwykły samochód konceptowy, który debiutował w 2004 roku. Powstał w ramach współpracy między Maybachem, należącym do koncernu Mercedes-Benz, a firmą Fulda, specjalizującą się w produkcji Opel. Jego wyjątkowy design prezentuje futurystyczne i agresywne kształty, łączące niski profil z dynamicznymi liniami nadwozia. Pod maską Accelero kryje się potężny silnik V12 o mocy 700 koni i pojemności 5,9 litra, który pochodzi od modelu Maybach 57S. Jego cena i dostępność są równie ekskluzywne, a samochód ten nie był produkowany seryjnie, co czyni go prawdziwym unikatem. Mercedes Maybach Accelero to nie tylko pojazd, to także dzieło sztuki motoryzacyjnej, które wyróżnia się na tle innych luksusowych samochodów. Za każdy z egzemplarzy tego niemieckiego cuda należało zapłacić aż 8 milionów dolarów.
Bugatti Santorini, czyli to kolejny wyjątkowy hipersamochód, który stanowi hołd dla klasyki i dziedzictwa marki Bugatti. Model ten został zaprezentowany z okazji setnej rocznicy powstania firmy, będąc jednocześnie nowoczesnym dziełem inżynieryjnym i hołdem dla kultowego modelu Bugatti EB110. Jego design to kwintesencja elegancji i aerodynamiki z subtelnymi nawiązaniami do stylistyki EB110. Wyraziste linie nadwozia, charakterystyczne otwory wentylacyjne i unikalne detale tworzą agresywny, a jednocześnie harmonijny wygląd. Pod maską tego hipersamochodu pulsuje potężne serce w postaci silnika W16 o pojemności 8 litra z 4 turboładowarkami. To właśnie ta jednostka napędowana daje Santorini nieprawdopodobną moc i przekłada się na oszałamiające osiągi. Za każdą sztukę tego modelu trzeba było zapłacić aż 9 milionów dolarów, na co skusił się m.in. słynny piłkarz Cristiano Ronaldo. Bugatti Chiron Profilé to ultraspecjalny i wyjątkowy model marki Bugatti, który został wykonany na specjalne zamówienie w pojedynczym egzemplarzu. Silnik o mocy 1500 koni mechanicznych, tapicerka ze skórzanych pasków o łącznej długości 2,5 km. Od zera do setki 2,3 sekundy to tylko jedne z niewielu ogromnych możliwości tego pojazdu. Ile kosztuje taki model? Został on wylicowany na jednej z akcji RM w Louvre za niebagatelną kwotę 10 300 000 dolarów. Rolls-Royce Whiptail to arcydzieło luksusu indywidualizacji będące rezultatem współpracy brytyjskiej marki z wyjątkowym klientem. Jego unikalny design to wyraz elegancji i wyjątkowej estetyki, gdzie płynne linie nadwozia tworzą harmonijną całość. Rolls-Royce Whiptail wyposażony jest w niespełna 7-litrowy silnik typu V12, który rozwija moc 453 koni mechanicznych. Pojazd rozwija 100 km na godzinę w 4,9 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 250 km na godzinę. Silnik umieszczono z przodu, a napęd przenoszony jest na tylnią oś. Ten pojazd nie tylko oferuje niespotykany komfort i wyrafinowane, ale również potężne osiągi, to wpisuje się w tradycję marki Rolls-Royce. Jest to nie tylko samochód, ale także manifestacja prestiżu i wyjątkowości, zdolna przyciągnąć uwagę i wzbudzać podziw na każdym kroku. Cena tego modelu samochodu wynosiła prawie 13 milionów dolarów. Bugatti La Voiture Noire to nie tylko samochód, to manifestacja luksusu, wyrafinowania i oszałamiającej inżynierii. Model ten został zaprezentowany jako jedno z najbardziej ekskluzywnych dzieł w świecie motoryzacji. Nazwa dosłownie przekłada się na czarny samochód po francusku, co odzwierciedla charakterystyczny, głęboki kolor nadwozia tego wyjątkowego pojazdu. Pod maską pulsuje potężny silnik benzynowy typu W12 o pojemności 8 litrów i mocy 1500 koni mechanicznych, który nadaje temu hipersamochodowi oszałamiające osiągi. Cechą charakterystyczną tego modelu jest to, iż samochód osiąga prędkość 100 km na godzinę w mniej niż 2,5 sekundy. To nie tylko super szybki samochód, to maszyna, która definiuje nowe standardy w kategorii luksusowych pojazdów. Każdy detal wnętrza, każdy zakrzywiony panel nadwozia został zaprojektowany z precyzją, aby dostarczyć najwyższą jakość i komfort. Cena pierwszego modelu wyprodukowanego na zamówienie osiągnęła wartość 16 milionów dolarów. Rolls-Royce Boatail. Jeżeli zastanawiamy się, ile kosztuje najdroższe auto na świecie, to mowa jest o modelu Rolls-Royce Boatail. To wyjątkowy limitowany samochód, który został zaprezentowany w 2021 roku. Do układu napędowego Rolls-Royce'a Boataila wykorzystano stosowaną w innych konstrukcjach jednostkę V12 o pojemności 6 litrów 750 ml i mocy 563 koni mechanicznych. Cechą charakterystyczną tego pojazdu jest nadwozie, które swoim kształtem przypomina jacht. Wnętrze samochodu to kwintesencja komfortu i prestiżu, ekskluzywne materiały, precyzyjne wykonanie i liczne elementy dostosowane do indywidualnych preferencji sprawiają, że Boatail oferuje niezapomniane doświadczenia z podróży. Cena tego najdroższego nowego modelu samochodu na świecie wyniosła aż 28 milionów dolarów. A więc zamykając nasz ranking, należy podsumować, że to, co sprawia, że te pojazdy są wyjątkowe, to nie tylko prędkość, cena czy luksus, ale także historia, pasja i niekończąca się duma ich twórców. Super samochody to nie tylko maszyny, to wyznaczniki marzeń, wyobraźni, zaawansowanych technologii. Pamiętajcie proszę o łapkę w górę, subskrypcję naszego kanału oraz komentarzu pod tym odcinkiem na temat waszego wymarzonego pojazdu. A teraz życzę wam bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.